Dzień dobry, siema, cześć, witajcie. Ja jestem Majer, a dzisiaj zagramy sobie w grę This War of Mine. Co to jest za gra? Ciężko powiedzieć w sumie, bo to jest mój pierwszy kontakt, jeszcze nawet w nią nie zagrałem przez ani sekundę. Jest to gra, którą mi poleciliście, jedną z poleconych gier w konkursie ostatnim, który dla was zorganizowałem. I co? No wiemy, że mamy przeżyć, że będziemy grupą uchodźców. Uchodźców, czy może po prostu cywilów, którzy chcą przeżyć wojnę. I co? I tyle. I zobaczymy. Ja będę, przynajmniej chcę poznawać tą grę razem z wami. Zobaczymy, jak to się będzie mi nagrywać, czy będę miał co mówić w trakcie tej gry. I czy to będzie się fajnie później dla was oglądało. Zobaczymy. Co? Klikamy przeżyj i patrzymy, co tam gra nam zaoferuje. Jest to, warto dodać, jeszcze polska produkcja, co jest dosyć fajne, w 100% spolszczona. I co my tu mamy? Dzień pierwszy, mamy jakąś chatkę. Zniszczoną wojną, jak widać, jakieś czołgi w tle. I jakieś ludki. Buta wiąże, ziomek. No dość duża chatka, tak bym powiedział. 100 metrów kwadratowych to nie jest. Gdy wybuchła wojna domowa, wielu sądziło, że potrwa to tylko kilka tygodni, minęło wiele miesięcy, odkąd siły rządowe otoczyły rebeliantów w stolicy, odcinając ich od zaopatrzenia. Uwięziona w mieście ludność cywilna cierpi wskutek głodu, chorób i ciągłego ostrzału. Katia, czyli zapewne ta babka, poznała Pawlego i Brunona jeszcze przed wojną. Pracowała wówczas jako reporterka, Bruno prowadził własny program. Paweł był gwiazdorem, ble. Szukając wody i pożywienia. Okej, czyli jakaś fabuła jest. Mamy jakieś trzy osoby sobie. No spoko. Katia umie się targować. To jest Katia, tak? To jest Bruno, dobry kucharz. Spoko. Paweł szybko biega. Nocą ktoś mógłby poszukać zapasów. Dzień pierwszy. Co my tu mamy? Nasze rzeczy. Nic nie mamy. Mamy tylko jedno krzesło. Brakuje nam łóżek i musimy spać na podłodze. No spoko. Czy spoko jak spoko. Dobra. To dajemy sobie osóbkę. Co my tu mamy? Rączkę. Czyli można coś pewnie zbierać. O co kama? Znaczy chodzi o to, żeby przeżyć. Aha. Możesz usiąść na krześle. Bardzo interesujące, nie? Co my, to jak sim? Lepiej stąd nie wychodzić w ciągu dnia. No okej. Co ty robisz? Przedmioty podstawowe. Zioła. Można używać do wytwarzania leków i skręcania papierosów. Spoko. Części mechaniczne do konstruowania, naprawiania skomplikowanych urządzeń. Cukier. Bez cukru nie ma bimber. No wiadomo, bimber musi być. Bez alko w takich czasach ciężkich żyć dość słabo. Woda pitna. Okej. Części elektryczne. No dobra. Bierzemy wszystko i wychodzimy. Aha, czyli pierwsze trzeba by przeszukać swoją naszą chatkę, w której jesteśmy. De facto. A tu można odkopać, rozumiem, gruzowisko, tak, żeby przejść dalej. Dobra, co my też mamy ciekawego? Drewno. Podstawowy element budowlany, drewno można porąbać na opał do kuchenek i piecyków. Drobiazgi. Praktycznie wszystko. Gwoździe, taśma izolacyjna. Aha. Dobra, woda, zioła już znamy. Bierzemy wszystko. Spoko. Czyli na razie jesteśmy sobie uchodźcy. Mieliśmy informację, że lepiej nie wychodzić, bo są gdzieś snajperzy. No dobra. I mamy przeżyć. Mamy wodę, mamy cukier. Części elektryczne, dobra, bierzemy. Co ty możesz zrobić? Gdybym tylko miał jakąś łopatę. Aha, nie możesz otworzyć tych drzwi. A nie, możesz. Szarpiesz się i otworzysz, tak? Dobra. Ty walisz gruzowisko, ty też gruzowisko. No dobra, tu nam czas leci. Przedmioty podstawowe. Surowe jedzenie. Zjadliwe, ale po ugotowaniu byłoby lepszym pożywieniem. Okej. Drobiazgi już były. Drewno. Wszystko bierzemy.
To ty w tych gruzach znalazłeś żarcie? No jest to smutne. Jest to smutne, ale widać prawdziwe. Dobra, idź tamto gruzowisko. No dobra, szybko biega, dobry. Lekko chora jesteś. To się ulecz, jak jesteś lekko chora. Pytanie, na co jest lekko chora? Przeziębiona, czy co? Okej, mamy coś, wytrych. Dobra, no to to już można się gdzieś włamać. Wytrych to już jest jakiś progres. Co tu jest za strzałeczka? Strzałeczka i jakiś domek. No trzeba to obczaić, o co kama. Aha, ty potrzebujesz wytrycha. No dobra, no i akurat zdobyłeś wytrych, więc spoko, możesz otworzyć sobie zamek. I baja bongo. A ty ziomek co? I ciekawe, czy cię zastrzelą? Brunon? Bo lepiej nie wychodzić, bo są snajperzy, ale do domku na drzewie się przejdziesz, nie? Ulepszony warsztat. Umożliwia odtwarzanie bardziej wyszukanych przedmiotów urządzeń, które pozwalają nam przygotować żywność, leki, artykuły. No to dobra. Wszystko mamy niezbędne. No to rób warsztat. Ty znalazłeś kolejne rzeczy. Spoko, loko, luz. Tam widzisz jakieś wybuchy w tle. Ogólnie taki klimat... no hardkorowy, nie? Jak jakiś post-apokaliptyczny. A jednak to jest normalna, zwykła wojna. Jak sobie pomyślcie, kurczę, w jakich my zarąbistych czasach żyjemy, że nie przeżyliśmy jeszcze wojny i być może nie przeżyjemy nigdy. Tego sobie życzmy. Bo pomyślcie, że ludzie w czasie wojny takie rzeczy, kurczę, przeżywali. Może nie każdy, nie zawsze, ale jest to smutne, nie? Jest to smutne. Gdzieś tam w jakichś ruinach strzelają, zabijają, a ty jesteś nikim. Masakra. Masakra. No ale dobra, skupmy się na grze. Co my to robimy? Dobra, Katia. Ulepszyłaś warsztat i teraz możesz z niego skorzystać. Bardzo wygodny mebel. Siedząc w fotelu z dobrą książką można zapomnieć o toczącej się wojnie. Drobiazgi ten. No dobra, masz to, rób. Przyciągnij w puste miejsce. Aha, gdzie ma być ten fotel? Proszę bardzo, niech będzie sobie w tym pokoju. Ustaw fotel. Biegnie. No dobra, przydałoby się łopata. Aha, jakbyś miał łopatę, to szybciej byś gruzy odgarniał. No logiczne. Logiczne, logiczne. Niestety łopaty nie mamy jeszcze. Mamy wytrych i dlatego nam się tu odblokowało, że możemy otworzyć jakiś safe, czy co tu jest, jakaś szafka. Spoko, zaraz to zrobimy. Dobrze, chociaż nie jest tu zimno. No dobra, również się cieszę, że nie jest zimno. 22 stopnie Celsjusza. To nie zima, to jest chyba bardziej lato. Aha, ja nie spojrzałem, od razu patrzyłem fotel, co tu można? Łóżko stworzyć, deskowanie, krzesła, gitara, prosty piecyk, radio, prosta kuchenka. To by było chyba dobre, nie? Zrobić kuchenkę. Zrobić kuchenkę, żeby móc gotować. Gdzie będzie nasza kuchnia? Powiedzmy, że tu na środku. Tu na środku będzie nasza kuchnia. Ustaw. Zresztą tu jest jakaś lodówka. Jak dobrze widzę, więc spoko. Dobra. Bruno. Nie. Paweł. Jakiś Ukrainiec. Otwórz szafę. I co ty tu w tej szafie znalazłeś? Książki. Dobra książka może podnieść człowieka na duchu.
No dobra, a jak nie podniesie na duchu, to zawsze można ją spalić. Też opcja, nie? Jak kliknę dwa razy, to zaczniesz biec? Aha, to zaczniesz biec. Szybko biegasz, no to biegnij. Amigo. Dobra, ten tu rozwalił. Co tu można? Mogę wyważyć zamek, mam ten. No i... I czemu nie wyważasz? Aha, chyba że nam się wytrych skończył, tak? Czy nie? Dobra. Mamy biżuterię, na co? Biżuteria. Czyli potrzebny by był jeszcze jakiś wytrych. Aha, nie, nie, nie. Bo trzeba przełączać się między ludzikami, jak w Simsach. Gotowana żywność, potrzebne części, cukierek. Nie, to nie jest cukierek, to jest jakiś kurczak, woda i opał. No to zrób dwa opały. Czy to jest tak, że tylko ktoś może otworzyć dane rzeczy? Nie no. Potrzebuję sprzętu. No dobra, nie ma więcej sprzętu niż talentu. Noc. Aha. Samo nam przeszło, mamy noc. Dobra. My jesteśmy sobie tu. Nie, tu jest nasze schronienie. Tu mamy opuszczony domek, ruiny willi. Dobra, szukaj zapasów. Ten ma więcej w plecaku, to ten niech szuka. Ty sobie śpi. Ty też sobie śpi. Najwyżej nas ukradną, nie? Albo zabiją, albo coś. Dobra, ty szukaj zapasów. Czy coś ze sobą masz wziąć? Oczywiście, że nie, bo ty masz iść szukać zapasów, a nie je marnować. Pyk. I już na dzień dobry coś znalazł. Weź wszystko. Czy to jest proch strzelnicy? Strzelniczy. Snajper. Dobra, weź wszystko. W ogóle przerąbane takie, kurcze, skradanie się. Weź wszystko, później będziemy patrzeć, co mamy, co z tego możemy zrobić. A, wszystkiego nie weźmiesz, bo to już jest za dużo. Dobra, drewno. Czyli mamy masę drewna. Tu są jakieś kroki, tak? Tu ktoś żyje, tu ktoś jest. Spoko, drobiazgi. Aha, można stakować rzeczy, dobra. To stakujemy, co się da. Czyli tu ktoś jest, tak? Skręt. Skręcone papierosy, nawóz. Elementy broni. To by było dobre. To drewno wyrzucimy. Elementy broni weźmiemy. Książki już mamy. Papierochy. Nie, bez papierochów. Się obejdzie. Pytanie, czy ktoś mnie zabije, czy co tu się... Części, żeby postakować tych drobiazgów, trochę się pozbędziemy. Na co nam tyle drobiazgów? Zobaczymy, co tu mamy dalej. Jakiś... Fotografia przedstawiająca rodziców i dwie córki. Dobrze, że dziewczynki w niczym nie przypominają ojca, bo wygląda jak niedźwiedź. W porządku. O, żarcie. To jest dobre. Warzywa. Cukier, woda. No i tu już dylemat, nie? Co lepsze? Czy woda, czy drewno? Weźmiemy wodę, bo woda to jest jednak woda.
Warzywa wyrzucimy, a weźmiemy cukier. Trzeba sobie słodzić życie. Zobaczymy, może coś lepszego jeszcze znajdziemy. No to były jakieś kroki, a już nic nie ma. Części, drewno, dobra, drobiazgi. Pierdoły. Jednym słowem. Aha, gruz zawalił drogę i ty to będziesz tak długo odkopywał teraz? W sumie mamy jeszcze 3/4 nocy, to spokojnie, ty sobie odkopuj. Nie mam żadnego zegarka, znaczy nie wiem, jak długo ten odcinek by trwał. I czy w ogóle, czy to jest spoko? Ty będziesz dalej odkopywał? Czy nie? Ja sobie popatrzę. Chyba odkopujesz dalej, dobra. Elementy broni. Rozmaite elementy, z których można zrobić broń, ostrza, lufy, sprężyny, bezpieczniki i tak dalej. No spoko. Aha, tu się odnosi, rozumiem, opcja, że hałasuje, tak? Że ktoś może nas usłyszeć i przyjść nas zabić albo coś. Tyle jakieś budynki. No taki gra trzymająca klimat, nie? Trzymająca klimat takiego hardkorowego przeżycia, nie? Taki survival. Tylko, że w takiej postaci nie fantastycznej, a bardziej realistycznej, takiej dającej do myślenia, że kurczę, że jednak byli gdzieś tam ludzie, nie? Na przykład, nie wiem, jak Warszawa była cała zniszczona. Może to nie trwało tak długo, nie trzeba było jakoś przeżyć, nie wiadomo jak, ale no coś w ten deseń, nie? Cywile zawsze dostają po dupie na wojnie. Zobaczymy, czy warto było te gruzy rozwalać. Mam tu coś, co powinno pomóc i nie kumam tego. I nic takiego nie ma. Pierwszego dnia nas okradli, 2 dni później zamordowali dziewczynki. Wystrzelałem ich co do jednego, nie chcę więcej korzystać z tej broni, tak jest popsuta, zakopałem ją na podwórku. No. Czyli ojciec niedźwiedź zemścił się, nie? Gra próbuje nam pokazać jakąś historię, pokazać jak to zepsuta zabawka. Nie, zabawki nam nie są potrzebne. Myślę, że drewno bardziej. Nie mam czym otworzyć. No dobra. A czemu tu tak na czerwono się pali? Dobra, idziemy. Mówił, że na podwórku ta kopota. O, pokazało nam się. Czyli będzie broń pewnie. Tak jest. Popsuty pistolet. I części. Części weźmiemy, pistolet również. Za te drewno. I mamy proch, pistolet i części. To można by stworzyć z tego pewnie broń. Dobra. Idziemy do wyjścia, bo nic tu po nas. Nic tu po nas. I wczytywanie. Czyli przeżyliśmy pierwszy dzień. No i zarąbiście. No i... ciężko było. Udało mi się znaleźć fajne rzeczy. Masę fajnych rzeczy. Co za noc. Ta noc była spokojna, okej. Dobra. Co teraz? Co teraz? Co my możemy robić tutaj? Na pewno możesz iść... Aha, nie możesz iść chyba gruzowiska odkopywać, bo są drzwi zamknięte, tak? Co, gdybym potrzebuje sprzętu? No dobra, to idź do warsztatu, może coś zrobisz. Ty jesteś kucharz. Aha, niewyspany i głodny. Głodny, zmęczony. To zjedz coś. Radio. Jednorazowe. Filtr, opał. I na to są potrzebne. Albo, aha, książki, drewno, dobra. O.
To, oto to chodzi. Warsztat metalowy. O to chodzi, rób warsztat metalowy, to nam się przyda. A ty, drogi ziomek, gotowana żywność. Dobra, zrób. Dwie gotowane żywności zrób. Jak jesteście głodni, to się najecie. A jesteś zmęczony, to się w fotelu usiądziesz. Zaraz. Biegnij, żeby zjeść. Na jakiś czas wystarczy. Dobra. Ty też jesteś głodny? Też jesteś głodny. To też sobie coś zjedz. A ty jesteś chora, to nie musisz jeść, nie? O, łom. I o to chodzi. Zrobić łom. Wyważania drzwi. Czemu nie można zrobić? Aha, bo nie mam. Co to jest? Drobiazgi. Nie no, 10. Ja mam tylko jeden drobiazg. Czyli potrzebuję więcej drobiazgów. Albo się trzeba tego nauczyć, żeby to zrobić. To jest jeszcze ucz. Dobra, czyli nie mam drobiazgów. Nie ma już fajek, a ty... A, nie ma fajek. No to rzucisz palenie, się nie bój. Dobra, umiesz gotować. Nie ma opału. Trzeba zrobić opał z książek. Nie, z drewna. No, części nam brakuje, dobra. To nie jest cały czas zmęczony. Czemu jesteś zmęczony, ziomek? Siedzisz na fotelu, jesteś zmęczony? Dobra, ty jesteś głodna, to na pewno idź sobie zjedz. A ty jesteś niewyspany. To na fotel. Jeszcze mamy krzesło, dobra. Łóżka by nam... Łóżko by się przydało. Nie, czekaj, źle. Dobra, ty na krześle usiądź, ty na fotelu. Ty spróbuj coś zrobić. No nic nie zrobimy, bo kurczę, tak byśmy mieli broń, jakiś nóż, coś. Można by walczyć. To by było tyle, to dzień drugi. Dobra, jeszcze sobie zrobimy, bo nic więcej nie zrobię. Drugą noc. I myślę, że na początek wystarczy, zobaczymy, czy w ogóle... Czy to się nada. Czy to się nada do oglądania. Dobra, zobaczymy. Na razie fajna gra, podoba mi się. Jestem ciekaw, co tu się będzie dalej działo. Dobra, opuszczony domek już jest, odwiedziliśmy. Oczywiście, jak będziemy mieli jakiś łom, to tam wrócimy. Ruiny willi. Aha, to jest co możemy. Rodzina zabaretykowała się, bla bla bla. Materiały. Chyba, że jeszcze raz tutaj po materiały. No, to jest niegłupie. Ruiny willi. Bo nie wiadomo... Nie wiadomo, co będzie gdzieś dalej. Dobra. To jeszcze raz, ty ziomek szukasz zapasów. I może niech ktoś czuwa. A ty sobie śpi, bo jesteś chora. Na wora, to śpi. Dobra. Byś coś ze sobą zabrał? No nie masz co zabrać. Łom, jakbyśmy mieli, ale nie mamy. Dobra, szukaj zapasów. Dobra, zagramy sobie drugą noc jeszcze i... To jest to samo miejsce, więc spoko. Tutaj nikogo nie było. Weź wszystko, pyk. Idziemy dalej. Weź drewno. Drewno nam się przyda. Na pewno drobiazgi. Na pewno drobiazgi, żeby móc... Tylko nie rozumiem, czemu to jest tak na czerwone. Jakby jakieś kroki były. Dobra, już mamy pełne wszystko, teraz trzeba tylko pomyśleć, co jest ważniejsze dla nas na chwilę obecną. Drewna mamy chyba dość sporo.
ale drobiazgi właśnie. To usuniemy, książkę można usunąć. Drobiazgi nam się przydadzą. Jakieś pomidory. Nie, nawóz, to jest nawóz. Organiczne odpadki, które może ogródek albo wykorzystać jako przynęta do pułapki na małe zwierzęta. O kurde. Można wziąć, można wziąć. I myślę, że nie ma co gdybać. Bo co my więcej zrobimy? Mogłem, kurczę, dwie osoby może do poszukiwań dać. Bo tak to tyle za szybko. No dobra, do wyjścia. Nie ma co przedłużać. Nie ma co przedłużać. Ta gra to jest, przypomnę, This War of Mine. Fajna. Zobaczymy, jak się potoczy dalej. Na razie wygląda to obiecująco. Dziś w nocy mi się poszczęściło. Spójrzcie, co mam. Drewno i drobiazgi, no. Zaatakowano nas. Ululu. W nocy ktoś próbował przywłaszczyć sobie nasze rzeczy. Ktoś próbował nas okraść. Nie sprawiali wrażenia zdeterminowanych, więc nie wyrządzili zbyt dużych strat. Szkoda, że nie mieliśmy żadnej broni. Bruno jest ranny, ale napaśnicy nic nie ukradli. Musimy wzmocnić warty. Bruno jest lekko ranny. Znaczy lekko ranny, nie? Ulala, ulala. Czyli już się i ten gra trochę zazębia. Już można jakieś barykady pewnie robić i tak dalej. Skubani nas zaatakowali. Dobra. Ja myślę, że to będzie tyle w pierwszym odcinku. I zobaczymy. Zobaczymy, czy się przyjmie, czy będzie ich więcej. Jestem Majer, trzymajcie się i do następnego. Cześć.